Ej, można czasem spotkać takie dwa ciekawe poglądy. Albo na zasadzie zarzutów, że chrześcijaństwo to jest w zasadzie tylko kopia pogańskich wierzeń, etc. Albo ze strony niektórych chrześcijan taka paniczna obawa przed na przykład wytykaniem, że Biblia wzorowała się na innych opowieściach. No i jak zwykle przyjrzymy się temu, zaczynając od tego drugiego, ponieważ tutaj kwestia jest względnie oczywista. Ogólnie w tym temacie gorąco zachęcam do obejrzenia starszego odcinka z tej serii pod tytułem Czy Biblia jest metaforą, ponieważ on rzuca szersze światło na w ogóle wiele rzeczy w tym temacie, do którego link oczywiście w opisie będzie. Natomiast taki w tym temacie przykład, który już kiedyś podawałem, czyli jak otworzymy sobie Biblię Tysiąclecia, normalną, zwykłą wersję, rozdział 4 w opowieści o Kainie i Ablu, to w przypisie do Biblii możemy przeczytać coś takiego. Epizod o Kainie i Ablu dotyczący prawdopodobnie w swym pierwotnym brzmieniu czasów dużo późniejszych, rozwinięta kultura, znaczna liczba ludzi, został tu umieszczony jako wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego. Ponieważ opowieść o Kainie i Ablu, którzy niby są dziećmi pierwszych ludzi, w kontekście, w domyśle widać, że oni zakładają, że gdzieś indziej istnieją jakieś inne cywilizacje, jacyś inni ludzie i tak dalej, co jest niby sprzeczne z tym, że mają być drugimi ludźmi na świecie, prawda? Natomiast ten przypis wprost zauważa, że to jest jakaś inna opowieść, która została umieszczona, doklejona po opowieści o Adamie i Ewie, ponieważ pasowała narracyjnie w tym miejscu. Znaczy, autorzy Biblii zupełnie świadomie, wielokrotnie komponowali i modyfikowali istniejące już opowieści tak, by składały się w jedną spójną narrację. I katolicy wierzą, że w tym procesie autorzy natchnieni przekazali historię zbawienia. I to nie jest jakaś moja dzisiejsza interpretacja, tylko to jest wprost napisane w przypisach do Biblii. Znaczy Kościół zdaje sobie z tego sprawę, to jest jawne, to nie jest tajemna wiedza ani nic z tych rzeczy. Aczkolwiek to oczywiście nie znaczy, że niektóre opowieści są po prostu kopią wcześniejszych mitów. I jednym z tego lepszych przykładów jest mit o potopie, prawda? Który opowiada przecież historię podobną do tej znanej z innych tekstów z tamtego rejonu, na przykład do fragmentu eposu o Gilgameszu. Ponieważ potop był wydarzeniem oczywistym dla ówczesnych mieszkańców Bliskiego Wschodu, tak? To był taki stały element tamtejszych legend, mitów założycielskich i tak dalej. Nikt nie kwestionował tego, że to miało miejsce. I oczywiście istniał on w bardzo wielu różnych wariantach, najczęściej dopasowanych do danej kultury, do danego plemienia. Chociaż oczywiście wersje te współdzieliły ze sobą bardzo często wiele różnych elementów, ponieważ bardzo możliwe, że wywodziły się z jakiejś jednej wspólnej tradycji, która możliwe, że była powiązana z jakimś realnym wydarzeniem lokalnego potopu. Natomiast sam epos o Gilgameszu to jest mit babiloński, którego opowieść o potopie jest tylko jednym malutkim fragmentem, potem jest znacznie dłuższy tekst. I rzeczywiście można wielokrotnie spotkać informacje, że ten epos jest o 1000 lat co najmniej starszy niż Księga Rodzaju, albo jeszcze więcej. I aczkolwiek ten tekst oczywiście też istnieje w wielu bardzo różniących się od siebie wersjach, no ponieważ na przestrzeni tych tysięcy lat one były nadpisywane, aktualizowane, redagowane do kolejnych wersji i tak dalej. I każda kolejna aktualizowała starszą wersję, dodając do niej lub coś zmieniając. I dlatego też biblista Jeffrey T. H. Tighe w książce The Evolution of Gilgamesh Epic zwraca uwagę na to, że pomimo iż te pierwsze, starsze wersje opowieści o Gilgameszu rzeczywiście są znacznie starsze niż Księga Rodzaju, to fakt, że tamtejszy fragment o potopie bardzo różni się stylem od tych pierwszych wersji, ewidentnie sugeruje, że on został dodany wiele lat później i sugeruje się, że dodany został do tego eposu w podobnym mniej więcej czasie, co redagowana była Księga Rodzaju, czyli prawdopodobnie był to VI-VII wiek przed Chrystusem w czasach niewoli babilońskiej. I biblijny potop w ten sposób nie kopiuje wcześniejszych jakichś starożytnych dzieł, a co najwyżej razem z nimi czerpie z jakiejś wspólnej tradycji opowieści o tym wydarzeniu. Znaczy jest kolejną, tak jak mówiliśmy, dopasowaną do religii Izraela adaptacją zbudowaną na powszechnym wtedy przekonaniu o potopie. I naturalnie przy komponowaniu tego tekstu, fragmentu Księgi Rodzaju, oczywiście, że mogły istnieć wpływy wcześniejszych wersji tej opowieści, czy tego, jak funkcjonowała ona w innych plemionach, ale nadal wpasowuje się to do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Natomiast nazywanie tego tekstu, że po prostu kopią, albo takie zarzuty, że autorzy Biblii splagiatowali te teksty, wywołuje u odbiorców kompletnie fałszywe wrażenie, że ktoś, nie wiem, ukradł czyjś tekst, albo że przyswoił cudzą mitologię, czy coś takiego. I z całym szacunkiem, ale mam wrażenie często, że są to głosy ludzi, którzy usilnie starają się rzutować współczesne realia na starożytne teksty,
niekoniecznie wiedząc cokolwiek o tym, jak i po co one w ogóle powstawały. Ta kwestia ogólnie jest też znacznie szerzej rozwinięta w jednym z moich starszych artykułów, w którym była polemika z filmem Prawdziwa historia Boga, tak? Do której go link załączam oczywiście w opisie i też gorąco zachęcam, jeżeli ktoś chce rozwinięcie. Natomiast ogólne twierdzenia, takie ogólne, iż, że sąsiadujące ludy czy wcześniejsze tradycje miały wpływ na rozwój Starego Testamentu. Tak, oczywiście, że tak. I mam wrażenie też, że dla części katolików jest to w jakiś sposób kontrowersyjne, ale naprawdę wydaje mi się, że nie powinno być. No bo przypominam, że według katolicyzmu Biblia, w przeciwieństwie na przykład do Koranu według islamu, nie jest tekstem podyktowanym przez Boga, ale dziełem konkretnej kultury spisanym przez ludzi pod natchnieniem, tak aby opowiadało ono historię zbawienia. I dlaczego nie miałoby ono korzystać przy tym z funkcjonujących już i znajomych dla ludzi z tamtej kultury motywów? W czym jest problem? I przypominam, że z chrześcijańskiej perspektywy, z katolickiej dokładnie rzecz ujmując, inne tradycje, inne religie również jak najbardziej mogą mieć prawdziwe elementy, tak? Sobór Watykański II w punkcie drugim deklaracji Nostra Aetate stwierdza wobec religii niemonoteistycznych, że, cytat, nie odrzucamy nic z tego, co w religiach tych jest prawdziwe i święte. C.S. Lewis używał takiego określenia, C.S. Lewis oczywiście nie był katolikiem, ale wydaje mi się, że tutaj dobrze obrazuje ten motyw, używał takiego określenia jak dobre sny, tak? To znaczy uważał, że pomimo iż Bóg oczywiście objawił się szczególnie narodowi wybranemu, to ludzie w poprzek tradycji i kultur potrafili dostrzegać i zamykać w opowieściach pewne elementy, nie całość, ale pewne elementy prawdy, w sensie prawdy, w sensie aleteja, czyli tego, co jest, tego czegoś, co jest bardziej realne niż pozory tego świata. I jednym z moich ulubionych przykładów tego też jest cytat, który też już kiedyś tutaj wcześniej podawałem. Ten tylko, kto się stał pośmiewiskiem narodów, jest wyznaczony na ich świętego Pana. I tylko ten, kto bierze na siebie całe zło tego świata, może być jego królem. Czy to nie brzmi trochę znajomo? A to jest cytat z traktatu Droga autorstwa Lao Tzu, twórcy taoizmu z VI wieku przed Chrystusem. Więc zostawiam to do rozważenia. I zwłaszcza, że w kontekście chrześcijańskim to wszystko działa tak nie tylko patrząc na Biblię, tak? Już przez ostatnie 2000 lat chrześcijaństwo wielokrotnie wciągało lokalne jakieś tradycje i wierzenia, by poprzez nie przekazywać swoje prawdy i opowiadać właśnie historię zbawienia. Przecież połowa tradycji bożonarodzeniowych ma jakieś korzenie w lokalnych tradycjach niechrześcijańskich. I co jest w tym tak naprawdę kontrowersyjnego albo niewłaściwego? No bo dopóki składa się to na przekaz chrześcijański, to wydaje mi się, że nic. W sensie, że nic niewłaściwego w tym nie ma. Natomiast oczywiście można też zauważyć, że w tym temacie, w temacie wpływu innych kultur na chrześcijaństwo, padają również czasem, że tak to ujmę, niezbyt dobrze przemyślane zarzuty, tak? To znaczy na przykład hasła w stylu tego, że Jezus jest kopią Horusa, albo Mitry, albo Dionizosa, albo czegoś tam jeszcze, albo że chrześcijaństwo jest plagiatem kultu słońca. I no nie da się tego delikatnie powiedzieć, ale zarzuty te są zwykle tak bardzo oderwane od jakiejkolwiek rzeczywistości historycznej, że ciężko w ogóle brać je na poważnie. Mam tu na myśli na przykład tego typu tabelki, tak, które być może kojarzycie, które próbują porównywać Jezusa z Horusem, na przykład stwierdzając, że Horus narodził się z dziewicy Izydy. Nie, nigdzie nie jest w mitologii powiedziane, że Izyda, matka Horusa, była dziewicą. Wręcz przeciwnie, po śmierci Ozyrysa, ojca Horusa, Izyda zabrała jego męskie narządy i zapłodniła się nimi, żeby urodzić Horusa. Więc nie. Albo hasła w stylu, że Horus wskrzesił Azarusa, tak? El Azarusa, to ma być oczywiście odniesienie do Lazarus, czyli łacińskiego Łazarz, sugerując, że wskrzesił kogoś jak Łazarza. Ale nie, to dotyczyło Boga Ozyrysa, aczkolwiek pisanie Bóg Ozyrys jako El Azarus poprzez dodanie hebrajskiego El, które znaczy Bóg, do egipskiego imienia Ozyrys, tak żeby brzmiało to tak jak chcemy, to jest tak toporna manipulacja, że szkoda to komentować, a dodatkowo nie wskrzesił go, tylko poskładał poćwiartowane przez Seta jego ciało, które nadal było żywe, tak? Przypominamy, że wcześniej elementem tego ciała Izyda się zapłodniła, także ono nie było martwe w żaden sposób. Albo że Horus miał 12 uczniów, czy też wyznawców. Nie, wyznawcą lub uczniem Horusa nazywano w kolejnych stuleciach faraonów kolejnych, a nie jakichś jego apostołów czy coś takiego. Natomiast
Horus w samej mitologii miał niesprecyzowaną ilość pracujących dla niego zwolenników, co ponownie nie jest w ogóle tym samym. Albo mój ulubiony hasło w stylu, że Horus został ochrzczony przez Anupa Chrzciciela. Po prostu nie ma takiej postaci w żadnych źródłach mitologicznych na temat mitologii egipskiej. To jest kompletnie zmyślona postać tylko na potrzeby tego mema. I te rzeczy to nie są jakieś tam, nie wiem, delikatne nagięcia faktów, tylko są to kompletnie wyssane z palca i nie mające żadnego przełożenia na mitologię. I w tym temacie, jeżeli ktoś chce więcej szczegółów, to polecam taką playlistę z kanału Inspiring Philosophy, któremu chciało się rozkładać na czynniki pierwsze wszystkie te porównania. I ogromna większość z tego jest po prostu kompletnie, całkowicie zmyślona. Albo są to podobieństwa na zasadzie, że na przykład, nie wiem, inna postać, tak jak Jezus, nauczała i czyniła cuda. Okej, okay, w sensie, no ale jeśli ktoś uważa, że to jest argument świetny, no to wiecie, pewnie też oddychali, chodzili, prawda, i parę innych rzeczy robili razem, więc bądźmy odrobinkę, że tak się wyrażę, poważni. Natomiast myślę, że warto się zastanowić, czy ludzie powtarzający i przeklejający te memy, bo to się nadal zdarza, stwierdzający, że tak, Jezus jest tak naprawdę kopią jakiegoś starego bóstwa słońca, na przykład Horusa, czy ci ludzie wiedzą cokolwiek o Horusie faktycznie, czy po prostu powtarzają informacje z memów, które akurat pasują do ich uprzedzeń. A jeśli tak, no to by jednak sugerowało, że istnieją takie przypadki osób, które są gotowe kupić absolutnie każdą pierdołę, dopóki jest ona antyreligijna. Natomiast, jeśli ktoś chce brać informacje o historii albo o mitologii nie z memów, tylko najlepiej właśnie z książek, to tradycyjnie polecamy już taki serwis jak Letyshops. To jest serwis typu cashback, który, przypominamy, polega na tym, że serwis ten poleca użytkownikom sklepy, z którymi współpracuje, a osoba, która później wchodzi w ten sklep i dokonuje tam zakupu, ten sklep później płaci Letyshops jakąś prowizję za polecenie, a oni tą prowizją dzielą się z użytkownikiem w postaci cashbacku. I cashback można wpłacić bezpośrednio na konto bankowe albo na PayPal, czyli to nie są żadne kupony, tylko normalna gotówka. I znaleźć tutaj można m.in. właśnie księgarnie, takie jak choćby tania książka, ale także ogrom innych sklepów i dostawców. Teraz akurat promocje, czyli kilkukrotne powiększone cashbacki są na przykład na Enebie, na Neonecie, czy właśnie na Booking.com, no bo nie wiem, jeżeli ktoś na przykład natchnięty tym tematem będzie miał ochotę wybrać się przypadkiem obecnie na Bliski Wschód, to trwają właśnie też akurat promocje w niektórych sklepach podróżniczych. Jest oczywiście też opcja na zainstalowanie wtyczki, która w niektórych sklepach będzie pomagać śledzić ceny, jak się zmieniały w ostatnich miesiącach, ponieważ pewnie kojarzycie, że niektórzy sprzedawcy robią to tak, że sztucznie zawyżają cenę przed promocją, a potem ją obniżają, żeby wydawało się, że to jest promocja, a tak naprawdę nie jest, a ta wtyczka właśnie pozwala śledzić, jak zmieniała się cena przez ostatnie 30 dni, żeby się na to nie dać naciąć. Logowanie jest oczywiście dosłownie za kilka kliknięć i jeżeli komuś ktoś będzie się chciał do tego zabierać, to zapraszam do rejestrowania się poprzez linki, które są pod filmem. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.